dalszej owocnej współpracy z Radą i konstruktywnych dyskusji, które będą służyć dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dziękuję. Proszę uprzejmie. Doszłam do siebie i powiem tak. Dziękuję jeszcze raz bardzo wszystkim, absolutnie wszystkim. Mojej tak zwanej opozycji też, ponieważ widać te nasze dyskusje były na tyle merytoryczne, że na koniec, że tak powiem, udało nam się porozumieć i mam nadzieję, że to jest tylko początek naszej nowej drogi życia. Ja będę na pewno o to zabiegała. Ale kochani, to nie jest tylko nasz sukces, czyli nie tylko sukces Rady i mój. To jest też sukces moich wszystkich pracowników. Pracowników Urzędu Gminy, pracowników jednostek organizacyjnych, pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i głównej tutaj głowie od finansów, naszej pani minister finansów, Magdzie Świercz, chciałabym bardzo, ale to bardzo podziękować, ponieważ powiem wam, robi naprawdę wspaniałą robotę, a mieć taką szefową w postaci mnie, która ma 1000 pomysłów na minutę i ona nadąża za tymi pomysłami, także Maciu, dziękuję ci bardzo.